Marcin Możdżonek, zgrupowanie reprezentacji w Spale. Wróciliście z Francji, ale zanim o reprezentacji i o siatkówce dorosłych, tej poważnej, wielkiej siatkówce, wiem, że zakończyłeś kolejny sezon swoich kampów, mówiąc tak z angielskiego, a tak naprawdę obozów z zabawą i przygotowywaniem dzieciaków do sportu, zachęcaniem do sportu. Jak w tym roku ta zabawa, a zarazem duże przedsięwzięcie się wam wszystkim udało, osobom, które też tobie pomagają to zorganizować? Tak, już kolejna edycja treningów siatkarskich ze mną, za nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu. Wyszło świetnie, dzieci były zadowolone, ale to trzeba też się pewnie je o to spytać. Mi się podobało, ja odniosłem wrażenie, że im również. Mam nadzieję, że będę mógł to w przyszłości również kontynuować. Pamiętamy, jak ta akcja wyglądała w poprzednich, nazwijmy to już, sezonach. Czy w tym roku miałeś jakieś wyjątkowe niespodzianki dla swoich młodych dzieciaków, które do ciebie przyszły na te zajęcia? Niespodzianki są zawsze, konkursy, gadżety do rozdania, tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy zabraknąć nie może. A jak co roku pokazujemy dzieciom, jak trenujemy siatkówkę na najwyższym poziomie, w tym roku określiliśmy to trochę ilością dodatkowego sprzętu, którego my używaliśmy na początku, jak chociażby paletki do odbijania piłki. Aha, czyli mówisz o takich treningach początkowych, jak się ćwiczy przyjmowanie zagrywki, tak? Takie elementy. Zgadza się. Pokazaliśmy, jak to my zaczynaliśmy, jak my stawialiśmy pierwsze kroki siatkówki. Dzieciom się podobały, były tym zafascynowane. Też nie wiedziały, że to tak się zaczyna. Dlatego też tym bardziej jestem z tego zadowolony. No dobra, Marcin. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, po co robisz tą akcję, bo ileś tam powodów. Pamiętam, że jeden był taki, że chciałbyś, żeby chociaż trochę te dzieciaki, które przychodzą, czy młodzież, no, zainteresowały się w ogóle sportem, żeby wyszły z domów, wyrzuciły konsolę na chociaż na chwilę, ruszyły się. Myślisz, że ilu trzeba byłoby takich Marcinów Możdżonków, przysłowiowych oczywiście, bo wiemy, że i Marcin Gortat robi na przykład takie kampy, są jeszcze w innych dyscyplinach. Jak wielu ludzi trzeba, żeby te dzieciaki wyciągnąć z domów, żeby było tak jak kiedyś, jak ja powiem tak górnolotnie, za moich czasów trudno było mieć miejsce na boisku, a teraz z tym bywa różnie. Otóż to i też są moje czasy, gdzie było trudno, czekało się w kolejce, żeby móc pokopać piłkę na podwórku. Zmienialiśmy się, teraz tego niestety nie ma. Ilu trzeba? Trzeba jak najwięcej, bo powiedzmy sobie szczerze, mamy z tym problem. To jest temat rzeka, mógłbym tutaj mówić godzinami o tym, że jest duży problem otyłości wśród najmłodszych, że analfabetów sportowych, jeżeli mogę użyć takiego określenia, wychowujemy. To się odbije później na przyszłości całego naszego społeczeństwa. To są może górnolotne zdania, ale tak jest. I uważam, że powinniśmy wyciągać dzieci sprzed komputerów, sprzed telewizorów, sprzed tabletów i innych tego typu gadżetów, żeby też ruszały się. My jako ludzie potrzebujemy ruchu, potrzebujemy sportu dla lepszego funkcjonowania ciała, funkcjonowania umysłu. Ja się zastanawiałem się nad jedną rzeczą, bo oczywiście ty i jeszcze ileś osób robi dla dzieciaków, dla młodzieży, czy tam już dla osób troszkę starszych, różnego rodzaju kampy, szkolenia, tłumaczy, a może tak naprawdę największą akcję trzeba zrobić dla rodziców, żeby oni zrozumieli, po co te dzieci z domu wyganiać. To jest też dobry pomysł, bo przykład idzie z góry, dzieci też patrzą na rodziców. Jeżeli rodzice pozwalają dzieciom nie chodzić na lekcje wychowania fizycznego, jest to duży błąd, jest to duża strata dla nich. Sam wiesz, jak to było często, tak? Usprawiedliwia się, bo dziecko się słabo czuje, albo tam popłacze chwilę. Sam wiem, jak to było, tylko jeszcze za moich czasów, wrócę do tego określenia, było bardzo mało zwolnień z WF-u. Jedna, dwie osoby z całej klasy, jeżeli się zwalniały często, czy notorycznie, to był maks. A teraz niestety takie akcje jak Stop Zwolnieniem z WF-u, prowadzone przez Ministerstwo Sportu, są bardzo potrzebne i trzeba w nich brać udział. Myślisz już o kolejnym sezonie, kolejnym roku takich obozów? Powoli gdzieś tam już się rodzą się pomysły na przyszłe lata, na przyszły sezon. Musimy się też rozwinąć, musimy iść do przodu, uatrakcyjnić te zajęcia, wymyślić jeszcze coś nowego, nową też formułę, żeby dzieciom się podobało, żeby się też nie znudziły.